Dzień dobry, nazywam się Marlena Strenner i jestem redaktorem kulinarnym. Dziś pokażę Wam, jak przygotować napój imbirowo-cytrynowy. Może to być rozgrzewający napar na chłodne dni lub orzeźwiająca lemoniada. Do przygotowania naparu potrzebne będą 3 cm kawałek kłącza imbiru, 2 łyżki miodu, 1 cytryna i litr przefiltrowanej wody. Aby napar zachował jak najwięcej wartości odżywczych, proponuję przygotować go na bazie filtrowanej wody. Ja używam dzbanka z filtrem marki Duffy, dzięki któremu uzyskuję smaczną wodę z magnezem. W zależności od tego, jaki napój chcemy otrzymać, możemy użyć wody gorącej lub zimnej. Ja dziś przygotowuję gorący napar, więc zagotowuję wodę w czajniku. Obieram i kroję w plastry imbir. Jeśli chcemy uzyskać bardzo intensywny smak, możemy go drobno posiekać. Przy użyciu wygodnej wyciskarki Duffy w łatwy i szybki sposób uzyskuję sok z cytryny. Umieszczamy wszystkie składniki w eleganckiej karafce. Zalewamy wodą i intensywnie mieszamy, aż miód się rozpuści. Taki napar to prawdziwa bomba witaminowa.